bardzo serdecznie witam Was, wszystkich Państwa tutaj w Oleśnie. Gmina podobna jak wszystkie te nasze gminy lokalne, grupy działania, też jest, dominuje rolnictwo. Oprócz tego rolnictwa, no to u nas mamy tylko coś takiego jak magazyn gazu tutaj w Stwarzowie, do którego tutaj w tej chwili tam ciągną właśnie te rurociągi, też i przez Państwa tutaj gminy, z tego co się orientuję. Blisko 8 tysięcy mieszkańców, 13 miejscowości, 7777 hektarów, to takie w telegraficznym skrócie można powiedzieć o gminie. Jesteśmy gdzie? W Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. Oleśno nie jest wielką metropolią. Nie, ma tak około 1500 mieszkańców tylko. Ale jednocześnie ma co? No piękną, wspaniałą, nowoczesną bibliotekę. To nie jest typowa biblioteka. Nie, to nie jest taka typowa biblioteka, ponieważ oprócz księgozbioru, który jest oczywiście najważniejszy w tym budynku, mamy szereg różnych propozycji dla naszych użytkowników. Jest to kino za rogiem, jest to kręgielnia, jest to siłownia, fitness i wiele, wiele niespodzianek, które można poznać, kiedy się nas odwiedzi. A ludzie odwiedzają? Bardzo często, bardzo chętnie. Bardzo wiele wycieczek mamy, także to nie są tylko indywidualne wycieczki. To są grupy zorganizowane, które przyjeżdżają do kina, na kręgielnię, w ramach na przykład spotkań z Mikołajem, czy Dnia Dziecka. Także bardzo często tutaj korzystają z naszego obiektu, z tego, co jest w nim usytuowane, żeby zagospodarować fajnie swoim najmłodszym uczniom, na przykład ze szkół, czas. Powiem, zadam Ci pytanie bardzo osobiste. Tak. Ile czasu pochłania Ci praca? Działalność tej bibliotece. Bardzo dużo, ponieważ jest to instytucja w tej chwili już bardzo wymagająca ze względu na te różnorodne formy, które... Nie, tak? Dumna jesteś z tego, że... Jestem bardzo dumna, marzyłaś, cieszę się... Marzyłaś, żeby tak wyglądała? Proszę? Marzyłaś o tym, żeby tak... Marzyłam, żeby tak nawet sobie nie śmiałam marzyć, że będę kiedyś pracować w tak wspaniałym obiekcie, ponieważ no, zaczynaliśmy jako mała, skromna, wiejska biblioteka. No natomiast jak tak, jak wszędzie. Natomiast dzięki tutaj no, przychylności, sobie nie mówić, władz naszych, ponieważ to tak naprawdę z ich inicjatywy powstała ta biblioteka, taka nowoczesna. Mamy bardzo mądrego wójta, który dba o kulturę, dba o biblioteki. Dba chyba o gminę, bo ja dba tak dba generalnie o gminę, tak, dokładnie. Także stara się, żeby no, każdy mieszkaniec był zadowolony z tego, co się dzieje na terenie gminy. No i to był taki ogromny kredyt zaufania, jaki nasza biblioteka otrzymała od władz, które nam zdecydowały wybudować taki, które się zdecydowały wybudować taki ogromny budynek, gdzie nie było wiadomo tak naprawdę do końca, czy on będzie, no czy będzie zainteresowanie tymi wszystkimi usługami, które tu są. No ale dług ten staramy się jak najlepiej spłacać, czyli staramy się wiele rzeczy organizować. Tak jak mówię, kręgielnia, kino, biblioteka nowoczesna, konsola gier, gry multimedialne, powiem ci, no, ale też imprezy. Kiedy tak mówisz, staramy się, tak. Robimy, tak. Tak naprawdę to ty robisz. Nie, to ja naprawdę nie zdziałałabym nic. Cały zespół. Nie, to są pomysły generalnie zespołowe, ponieważ pracuje tu grupa wspaniałych osób, kreatywnych bardzo, które... starają się również, które dbają jak o swój dom, tak naprawdę o ten budynek razem ze mną. Jeżeli coś planujemy, jest to, odbywa się to na tej zasadzie, że siadamy wszyscy, każdy rzuca pomysły i to później coś fajnego razem tworzymy. Także to nie są moje pomysły do końca, to jest praca zespołowa wyłącznie. Cieszę się. Powiedz jeszcze, z kim ja rozmawiam. Morawiec Małgorzata, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Dzięki. Ja myślę, że tutaj w imieniu chyba wszystkich Państwa bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom biura za ten rok, nie i za wszystkie dotychczasowe tutaj lata, projekty, które tutaj nam pomagaliście organizować. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Można bić brawo nawet.
Chodź, tuż mamy. Chodź, nie uciekaj, wszystko jest dobrze. Dobrze. Za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Dzięki. No, Misiu.